kochani, tu Anai. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, 11 już odcinku z serii Anai lubi Art Journal. Jak co niedzielę spotykamy się tutaj na moim kanale YouTube. Jak co niedzielę postaram się przedstawić Wam swoją propozycję wpisu w Art Journalu. Przypominam, że wpisy, które robię w ramach tej serii, są takimi wpisami raczej prostymi, takimi, które spokojnie można zrobić w pół godziny. Zależy mi bowiem na tym, żeby tę ideę Art Journala z jednej strony rozpropagować, a z drugiej strony troszeczkę odczarować, bo mam wrażenie, że to jest coś takiego, co zazwyczaj pociąga ludzi z takim większym poczuciem, większym powołaniem do kreatywności. A mam też wrażenie, że jest to coś takiego, co potrafi onieśmielać. Potrafi onieśmielać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wydaje nam się, że nie jesteśmy artystami, wydaje nam się, że potrzeba do tego jakichś wyjątkowych umiejętności. Oczywiście, jak to zwykle bywa, umiejętności, zdolności i technika na pewno nie przeszkadzają w prowadzeniu Art Journala, ale chciałabym przypomnieć, że jest to takie narzędzie, które każdy może wykorzystywać i nie wymaga ono ani szczególnych umiejętności, ani szczególnych narzędzi. Ważne jest to, żebyśmy po prostu pozwolili sobie na odrobinę odwagi, na odrobinę takiej twórczej odwagi, żebyśmy po prostu pozwolili sobie coś tam tworzyć, coś tam bazgrać i tak dalej. I tak jak mówiłam w odcinku z zeszłego tygodnia, w czwartek mieliśmy live'a na Zielonych Kotach i powiem Wam, że jestem strasznie zła na siebie, bo chciałam też zapis tego live'a wrzucić tutaj do siebie na YouTube, ale okazało się, że był jakiś problem techniczny, obraz zdecydowanie nie nagrał się w takiej jakości, jakbym chciała. No taki urok live'ów. Taki urok live'ów. Są to czasami takie rzeczy, które trudno jest przeskoczyć, które trudno jest przewidzieć. Zawsze wszystko działa dobrze. Tym razem ewidentnie coś nie zagrało. Nie wiem, czy była to kwestia mojego internetu, czy kwestia kilku urządzeń połączonych ze sobą, kiedy robię takiego live'a. No więc technicznie nie zadowala mnie ten efekt i stwierdziłam, że nie będę tutaj wrzucać tego filmu. Ale zastanowię się nad tym jeszcze, może przygotuję jakiś taki osobny film o Art Journalu, żeby przekazać te rzeczy, które mi tam w duszy grają i którymi chciałabym się podzielić. Ale jeżeli byliście na tym live'ie, to bardzo mi miło. Zalinkuję go też w opisie i może tam u góry teraz powinno Wam wyskoczyć takie okienko i na YouTubie Zielonych Kotów oczywiście ten live nadal jest do obejrzenia. No i tak, live był w czwartek. Ja w piątek usiadłam do zrobienia swojego wpisu do tej naszej niedzielnej serii i pomyślałam sobie, że zrobię dokładnie to, o czym mówiliśmy też podczas tego live'a, czyli wykorzystam produkt, który już mam na biurku. No, miałam ich sporo, bo przygotowywałam się do live'a i nie wiedziałam tak naprawdę, co będzie mi potrzebne. Mam takie poczucie, że to był jeden z trudniejszych dla mnie live'ów, jeżeli chodzi o przygotowania, bo bardzo dużo chciałam Wam powiedzieć, a z drugiej strony jakby w moim odczuciu przygotowywanie się do zrobienia wpisu w Art Journalu, czy zrobienie sobie jednego wpisu na próbę, a później odtwarzanie go, byłoby trochę, nie chcę powiedzieć, że byłoby czymś złym, ale mam takie poczucie, że byłoby trochę sprzeczne z tym, co ja uważam za najważniejsze w Art Journalu. Bo jakby jedną z tych najważniejszych rzeczy dla mnie jest właśnie to, że ja tego nie planuję. Że ja po prostu siadam i tworzę i robię to, co mi akurat w danym momencie podpowiada intuicja. I tak jak często Wam mówię, dopiero kilka minut przed, no, rozglądam się, ponieważ nie chcę tracić za dużo czasu podczas nagrywania, więc jakiś tam sobie wymyślam pomysł, co bym chciała zrobić.
No i właśnie, ponieważ się przygotowywałam do live'a w tygodniu, nie myślałam za dużo o tym swoim wpisie, otworzyłam swój albumik i okazało się, że znowu mam niezagessowaną stronę. Ja już mówiłam Wam kilkakrotnie w poprzednich filmach, że zazwyczaj zaczynam od zagessowania strony, ale zazwyczaj staram się zrobić to szybciej, żeby ona sobie mogła naturalnie wyschnąć, żeby już tam nie czekać, nie służyć jej nagrzewnicą i tak dalej. No ale pomyślałam sobie, okej, strona nie jest zagessowana. Czy chcę teraz ją gessować i czekać? Chyba nie. Więc postanowiłam zrobić już kolejny wpis, który jest na takim po prostu surowym papierze. Ja przypominam, że ja używam tutaj takiego gotowego jakiegoś albumiku, notesiku. To jest raczej szkicownik. To nie jest papier akwarelowy, to nie jest papier typu Mixmedia. On nie za dobrze znosi wilgoć. No więc jeżeli wiem, że mam taki papier, jeżeli nie chce mi się go zabezpieczać dodatkową warstwą przezroczystego gesso, no to w tym momencie muszę wybierać takie media i takie techniki, które jakby nie pofalują mi tego papieru za bardzo. Rozmawialiśmy sobie o tym, oczywiście to jest mój art journal i mogę go sobie pofalować tak bardzo jak chcę i nikomu nic do tego. No ale z drugiej strony robię go tutaj nie tylko dla siebie, ale też dla Was. Więc oczywiście, że chciałabym, żeby te strony wyglądały w miarę ładnie, zwłaszcza gdy wiem, że potem będę robić zdjęcia i publikować gdzieś w internecie. No to jest niestety ten urok bycia influencerem, rozumiecie? Przepraszam, śmieję się sama z siebie. Taki jest urok, no, podjęłam takie wyzwanie, sama sobie je postawiłam. Zależy mi na tym, żeby te wpisy były w miarę ładne. Nie mówię, że one muszą być arcydziełami, i nie mówię, że muszą być jakieś super piękne, ale no, chciałabym uniknąć takich mankamentów jak marszczenie się papieru, zwłaszcza, że wiem, jak ich uniknąć. No więc właśnie, skupiałam się na tym i jedyne mokre medium, które tutaj wykorzystałam tak naprawdę, to była farba, ale i nie planowałam tego wcale, ale chciałam zwrócić Waszą uwagę, że podczas tego wpisu używałam bardzo mało narzędzi. Całkiem sporo pracowałam palcami. I to jest coś, do czego ja sama osobiście musiałam się przełamać. To jest w ogóle trochę bardziej skomplikowane, bo są rzeczy, których ja na przykład bardzo nie lubię dotykać. Surowe mięso na przykład. Ja generalnie nigdy nie lubiłam dotykać surowego mięsa. I w ogóle zdarzało mi się jeść mięso, zdarzało mi się nie jeść mięsa. Od 2 lat mamy w naszym domu taką zasadę, że nie jemy mięsa w domu. Zdarza nam się zjeść gdzieś w restauracji czy na rodzinnym obiedzie, ale nie jemy, nie gotujemy mięsa w domu, więc ten problem został rozwiązany. Kolejną rzeczą, której nie lubię, jest surowe jajko. Nie lubię, wolałabym uniknąć jego dotykania. I podobnie miałam kiedyś z farbami i klejem, ale nie chodziło mi nawet tylko i wyłącznie o konsystencję, ale też o taki strach, że okej, jak będę miała palec brudny od kleju czy od farby, no to zaraz mogę coś ubrudzić, więc trzeba szybko iść i umyć tę rękę. Jeżeli obserwujecie moje filmy, to zapewne zorientowaliście się już, że ten strach udało mi się pokonać. I udało mi się go pokonać właśnie między innymi w taki sposób, czyli dotykając po prostu tych farb i tego kleju. Nie jest to jakieś nieprzyjemne w dotyku. Strach przed tym, że potem nimi coś ubrudzę, jest w sumie nieracjonalny, bo one dość szybko zasychają na dłoniach i już nie brudzą. Porównałabym to do tego, jak, nie wiem, jak robicie makijaż na przykład, jak nakładacie podkład na twarz. Można do tego używać pędzla, można używać gąbeczki. Ja zresztą lubię używać gąbeczki. Ale można też użyć własnych dłoni. I tak naprawdę nasze dłonie i nasze palce dają nam największą kontrolę. Bo jesteśmy w stanie dokładnie wyczuć strukturę twarzy, czy tutaj strukturę papieru. I dlatego właśnie użyłam białej farby, którą rozmazywałam palcami. Później rozmazywałam palcami kredkę Distress, która też tak fajnie się rozciera. Rozcierałam palcami ołówek, rozcierałam palcami biały węgiel, rozcierałam palcami klej
I mam wrażenie, że jest to coś takiego, co w sumie jest takim niewiele znaczącym gestem, a tak naprawdę może być dla nas ciekawym doświadczeniem. I może nam dać, no w moim przypadku tutaj na przykład rozcieranie farby palcem dało mi super kontrolę nad tym, że ta warstwa jest cieniusieńka. Ona jest tak cienka, że udało mi się zrobić taką mgiełeczkę na przykład na stemplowanych napisach, ale na przykład ten tusz Distress nałożony przez maskę leciutko się rozmył, ale wcale nie aż tak bardzo. Jeżeli nigdy nie próbowaliście, to podpowiadam Wam to jako rodzaj takiej inspiracji. Może spróbujcie stworzyć taką stronę, w której zamiast przeróżnych narzędzi wykorzystacie swoje palce. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i mam nadzieję, że wpisy w waszych art żurnalach powoli zaczynają się pojawiać. Do usłyszenia wkrótce. Pa, pa.